Jesteśmy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych. Ewa Ignaczak, jestem kierownikiem szkolenia praktycznego. Spotykamy się tutaj dzisiaj na uroczystości, którą nazwaliśmy Festiwal Turystyki. Jest ona podsumowaniem działań związanych z turystyką w naszej szkole. Jak gdyby punktem przewodnim, motywem przewodnim jest podpisanie umowy patronackiej z Biurem Podróży Rainbow, które od przyszłego roku obejmie patronatem pierwszą klasę technikum obsługi turystycznej. Również ta dzisiejsza uroczystość osobiście dla mnie stała się przyczynkiem, powodem do spotkania z pracodawcami, na którym bardzo mi zależało. Chciałabym im podziękować za współpracę w bieżącym roku w szkole. Znamy się od wielu lat, już od 73, kształcić młodzież w różnych zawodach usługowych, w tym również w branży turystycznej, i staramy się jak najlepiej przygotowywać młodzież do wykonywania zawodu. Stąd myślę, że też wybór tych najlepszych. Nie tylko w szkole jest nauka, ale również zdobywanie nowych umiejętności, a objęcie patronatem klasy daje taką możliwość uczestniczenia w różnych, nie wiem, szkoleniach, wycieczkach, stażach czy jakiejś wymianie doświadczeń, i na pewno oprócz takiej nauki młodzież ma okazję zdobyć inne umiejętności lub też, prawda, no, coś więcej zobaczyć. Jako szkoła będziemy mieć z tego wymierne korzyści, przede wszystkim nasi uczniowie, którzy podniosą jakość kształcenia zawodowego, którzy staną się specjalistami w dziedzinie animacji czasu wolnego i będą mogli to swoje doświadczenie wykorzystywać już podczas pracy, nawet w trakcie nauki szkolnej. Wydaje mi się, że jest to doskonałe połączenie teorii z praktyką i dzięki tej umowie patronackiej z Rainbow Tour będziemy mieli możliwość skorzystać właśnie z takiej formy współpracy. Celem jest, dla nas celem takim głównym jest to, żeby znaleźć grupę pracowników, w tym przypadku animatorów czasu wolnego, czyli no, ludzi, którzy będą w wakacje pracowali w wielu miejscach, bardzo atrakcyjnych miejscach, głównie w basenie Morza Śródziemnego. My zgromadziliśmy w ciągu ostatnich 8 lat pracy dla Rainbow duże doświadczenie takie praktyczne. To pozwala nam działać płynnie, poruszać się płynnie w branży turystycznej i chcielibyśmy tym doświadczeniem dzielić się z nauczycielami, po to, żeby w toku nauki z kolei oni mogli się dzielić tym z uczniami. Dzięki temu my po kilku latach nauki takiego ucznia w klasie objętej patronatem jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem, z dużą skutecznością takiego człowieka zatrudnić, zrekrutować najpierw i zatrudnić. Z kolei dla młodych ludzi to jest ogromna szansa na to, żeby zdobyć pracę, taką pracę, o której wiele osób marzy, no bo to jest praca, można tak powiedzieć, pod palmą, czyli słońce, plaża, a jednak praca, także i przyjemne, i pożyteczne. Praktycznie raz w miesiącu któryś ze szkół z kimś podpisuje umowę, więc bardzo ważne, żeby to kształcenie zawodowe no, przekładało się też na praktykę zawodową, a szczególnie w takiej dziedzinie jak turystyka, hotelarstwo, biura podróży. Specyficzne umiejętności, nie tylko fachowe, ale i takie interpersonalne. Zobaczenie świata, zobaczenie gości, różnych gości. Na pewno młodym ludziom daje to dużo, ale jeżeli chodzi o szkołę, jestem pewien, że szkoła jest bardzo dobra. Sam ją ukończyłem przed laty.